Hej, witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Duster, a to jest kariera Unionem Berlin w grze Football Manager 2020. Wracamy po raz 48, wracam i mam nadzieję, że uda się coś zrobić. Opublikowałem wam taki krótki, 7-sekundowy filmik, w którym mówię, że a może spróbujemy. Więc spróbujmy, zobaczymy, czy ktokolwiek będzie to oglądał. Jeżeli tak, to oczywiście będę to kontynuował. Liczę tak na 50-70 wyświetleń per odcinek, żeby po prostu mieć jakąś motywację do tego, żeby dla kogoś to nagrywać. Naprawdę, jak będzie to oglądać 10 osób, to dla mnie już to jest odpowiedź. Motywacja, ponieważ lubię sobie pogadać sam do siebie. Troszkę mi tego zaczęło teraz brakować. Ja już próbowałem, jak znajdziecie w odmętach internetu, zrobić coś innego, właśnie nie z Football Managerem, ale to jest teraz mało ważne. Zaczynamy karierę Unionem Berlin, jestem teraz w oknie taktyki. Nie będziemy grali żadnymi z taktykami z internetu czy coś. Ja sobie tu wszystko spróbuję sam ułożyć. Nie wiem, czy najlepiej, czy nie, ale ten zerowy odcinek nie będzie służył układaniu taktyki, będzie służył przedstawieniu składu i tego, żebyście mi napisali w komentarzach, jeżeli będziecie oczywiście mieli taką ochotę, jakieś tam swoje uwagi dotyczące mojej gry w Football Managerze 2020. Bo ja w tą grę gram w tym momencie pierwszy raz, w sensie w 2020, grałem długo jeszcze w 2019, kilka osób do mnie, co całkiem miłe jest, zresztą napisało na Steamie, czy może wracam, czy coś tam, też dostawałem takie komentarze pod filmikami, co ciekawe niektóre naprawdę dobrze się oglądają, jak na przykład FIFA Manager 13 bodajże, która ogląda się naprawdę świetnie. Jak widzę, tu są już pierwsze jakieś zmiany, czyli mamy jakiś plan 5-letni. Tego chyba, jeżeli się nie mylę, w Football Managerze 2019 nie było. Nie mamy przekraczać budżetu płacowego i to jest wymagane. Są jakieś znaczenia też tego. Widzę, że no jest trochę zmiany, jeśli chodzi o to, co zarząd od nas oczekuje. Być może przez to będzie się też troszkę, że tak powiem, lepiej grało, może też tak szybko. No bo wiecie, są tacy ludzie, co w pierwszym sezonie wygrywają wszystko i tak dalej. Moim zdaniem to nie jest. Raczej okej, no to jest jakieś tam przejście gry, że tak powiem. Ale no ja raczej stawiam na wychowywanie młodzieży, na jakieś takie też dziwne transfery, na przykład jakiś zawodnik dobrze gra w danym sezonie, tego ściągam do siebie czy coś. Wiecie, takie tak żeby troszkę symulować prawdziwe życie, prawdziwą rzeczywistość piłkarską. Dlaczego Union Berlin? A to dlatego, że Bundesliga wróciła jako pierwsza. Ja tą Bundesligę zacząłem oglądać. Meczu Unionu Berlin ani jednego nie pooglądałem, ale zastanawiałem się nad Hertą Berlin. No ponieważ wiecie, gra tam oczywiście Krzysztof Piątek. Możemy kiedyś sobie o nim porozmawiać bardzo chętnie. Bo ja tam trochę mam do dodania. Widzę, że już 3 minuty są nagrane, a ja pitolę bez sensu. No ale wybrałem Union Berlin ze względu oczywiście na Rafała Gikiewicza, czyli bramkarza Unionu Berlin, który po tym sezonie z tego Unionu odchodzi. Może wiecie, jak nagram trochę filmików, to przemyślą sobie to wszystko w tym Unionie. Zobaczą, kurde, Duster nagrał. Wszystko w pierwszym odcinku, w zerowym odcinku jest napisane, czy Gikiewicz pomoże. Cholera, zostawmy go u siebie, on jest sławny, on jest zajebisty, lecimy w to. To oczywiście żarty, ale no spróbujmy pograć sobie tym Unionem. Ja chciałbym przedstawić skład, pytanie czy dynamika, to się chyba tu robiło i bodajże, albo nie tu. Piłkarz, skład, piłkarze, o Jezu, gdzie to się robi? Raport o zespole, dobra. To będzie raport o zespole, głębia składu i tutaj możemy zobaczyć, jakich mamy piłkarzy. No bo na bramkę oczywiście, nieważne, że jest młodszy Duńczyk, 25-letni Jakob Busk, nieważne, że jest również wypożyczony, widzę, z Borussii Mönchengladbach, 21-letni Niemiec Moritz Nikolas. Ważne, że mamy Rafała Gikiewicza i tego Rafała Gikiewicza na pewno będę wystawiał w każdym meczu. On będzie u nas grał do momentu zakończenia kariery. Wiem, że to niektórzy nie lubią takich sentymentalnych wstawek w Football Managerze, ale powiem wam szczerze, że ja jestem człowiekiem, który bardzo lubi takie sentymentalne też, że na przykład zostawiam piłkarza, który już jest stary, trochę gorzej gra, tak jak zostawiałem, na przykład w Barcelonie grałem sobie 2019, wiem, tutaj się też pojawią kolejne uwagi, bo naprawdę to jest trochę nudne jest, jak widzę u innych tych, czy tam na grupie, na Facebooku, że grać Barceloną to nie jest gra tutaj, czy tam jakimkolwiek innym takim mocnym zespołem, weź sobie z 8. ligi angielskiej, z dodatkiem,
przypadku coś nim osiągnie. Spoko, osiągnę, tylko w większym czasie, ale nie wiem, mnie nie jara takie granie. Ja wolę sobie wziąć jakiś fajny zespół, tak jak na przykład graliśmy Lokeren, czy graliśmy Witezę Arnhem, graliśmy również Lechią Gdańsk. To były bardzo fajne kariery i teraz mam nadzieję na taką karierę też Unionem Berlin. Unionem Berlin, który według tutaj... gdzie to jest? Tu gdzieś to było... Nie pamiętam, nieważne. Według tam bookmacherów mamy osiągnąć 17 miejsce. Spróbujmy skończyć w pierwszej połowie na przykład tabeli, w pierwszej części tabeli. Być może uda się nawet coś w europejskich pucharach, raczej dostać się do europejskich pucharów, oczywiście do Ligi Europy, ale dobrze, bo mamy tutaj jeszcze jedną gwiazdę, że tak powiem, jeżeli tak można określić Rafała Gikiewicza, na pewno tak go można określić za poprzedni sezon, gdzie grał na tyle fenomenalnie, że no tam były też, pamiętam, głosy, czy nie powołać go do kadry. Nie wiem, czy też nie grał przed Mistrzostwami Świata 2018 na tyle dobrze, że tam ludzie dyskutowali o tym, czy nie powołać go do kadry. Ale mamy tutaj również Nevena Subotića, byłego zawodnika oczywiście Borussii Dortmund, tej świetnej Borussii, która wtedy z Robertem Lewandowskim, Kubą Błaszczykowskim i Łukaszem Piszkiem przeszła nawet do finału Ligi Mistrzów, gdzie poległa z Bayernem prawdopodobnie 2-1. Tam było i chyba Robben strzelił zwycięską bramkę wtedy. O ile mnie pamięć nie myli, widzimy, że Neven Subotić też w Saint-Étienne był. Tego nie wiedziałem, przyznam się szczerze, ale wrócił do Niemiec i jest piłkarzem Unionu Berlin. Nie idzie mu zbyt dobrze. A nie oglądałem jakiś mecz Unionu Berlin. Nie wiem, czy Borussia nie grała z Unionem Berlin. Prawdopodobnie tak, tam Neven Subotić grał fatalnie i komentatorzy też to zauważyli, ale mamy jeszcze drugiego obrońcę, jest to Marvin Friedrich. Jeżeli będę czytał źle niemieckie nazwiska, to oczywiście nie szkalujcie mnie tam, że ty jesteś taki i siaki. To są tylko nazwiska i tak jak my w Polsce mega przejmujemy się tymi nazwiskami, tam jak się wymawia, Rudnew czy Rudniews, pamiętam, to on sam nawet musiał się wypowiadać, wielka afera była o Ter Stegena, co też zapytali go, czy Ter Stegen, czy Ter Stegen, tak dalej, a za granicą mówi się Chesney i ma się na to kompletnie wyrąbane, więc... Być może będę czytał źle te nazwiska, możecie sobie mnie poprawiać, ale naprawdę nie będę się na tym skupiał, bo ja chcę po prostu sobie pogadać sam do siebie, bo to cokolwiek, no, czasami fajnie pogadać sam do siebie, samemu do siebie, a tak jest oznaczony, widzę, tym kolorem teraz fioletowym, przedtem był to taki wyblakły, chyba niebieski, fioletowym jest oznaczony zawodnik, który jest wypożyczony do innego klubu, w tym przypadku jest to Nikolaj Rab, wypożyczony do Darmstadt, ale dobrze, przejdźmy sobie dalej, zobaczmy, kogo mamy na prawej stronie, tu jest dwóch piłkarzy, jest Christopher Trimmel, 32-letni Austriak, widzę, że mamy dosyć starą kadrę, to będzie na pewno jeden z moich celów, żeby tą kadrę tak systematycznie odmładzać. Neven Subotić, no tu jest młody Marvin Friedrich, tu nie popatrzyłem na to, że ma 23 lata, na niego też będziemy musieli zwrócić uwagę. Aha, jeszcze jak ta seria będzie prowadzona? Prawdopodobnie w sposób taki normalny, w sensie ja będę po prostu tak 2-3 mecze na odcinek Wam pokazywał, nie wszystko będę Wam pokazywał, też może jakieś transfery czy coś takiego, ale jeżeli to będzie fajnie szło, to pomyślę o tym, żeby drugą serię z Football Managera zrobić na takich zasadach, że ja będę trochę więcej ciął, tam tak dalej, pobawię się montażem, bo chciałbym się tego montażu nauczyć. Jestem teraz w takim etapie życia, że bardzo dużo się uczę i chciałbym uczyć się jeszcze więcej. Oczywiście rzeczy przydatnych mi w obecnej mojej pracy. Mamy jeszcze na prawej stronie młodszego Norwega, który jeszcze ma jakiś tam potencjał, więc prawdopodobnie będzie to pierwszy wybór na tą prawą obronę. Jest to Norweg Julian, czy tam jakiś tam Reirson. No i to będzie na pewno mój pierwszy wybór, ponieważ jest to zawodnik młodszy od Trimmela. Na lewej stronie też no, mamy trzech takich potencjalnych zawodników, którzy mogą tu wystąpić. Jest to Ken Reichel, czy Reichel bardziej chyba się wymawia po niemiecku, ale jak mówiłem, nie będę się nad tym jakoś specjalnie tutaj rozwodził. 32-letni Niemiec również, jak widzicie, zawodnik wiekowy, doświadczony.
Widzę, że w Brunswicku grał przedtem, także drugi zespół Hamburga. No niezbyt jakaś niesamowita, udana kariera, chociaż powiem szczerze, ja bym taką karierą na pewno nie pogardził. No i mamy tu jeszcze Michaela Parensena, 32-letniego. Czekajcie, bo ja nie wiem, czy go przed chwilą. Nie, Ken Reichel, okej. Okay. Dwóch wiekowych zawodników, tutaj być może jednego z nich się pozbędziemy, po prostu chociaż trzech lewych obrońców też może się niekiedy przydać. Różnie to bywa z tymi kontuzjami. Czy coś jeszcze mamy? Jednego zawodnika, Christopher Lenz, 24-letni Niemiec, ale widzę, że tutaj już żadnego potencjału na rozwój nie ma, więc jest to kolejny nasz wybór na tą lewą obronę. Zobaczymy, jak to będzie tu wyglądać. Będę chciał grać na pewno z defensywnym pomocnikiem. Myślę, że defensywny pomocnik to jest podstawa, szczególnie w zespole, który będzie bił się o to, żeby zostać w tej pierwszej Bundeslidze. Tutaj widzę, że mamy trzech zawodników, którzy mogą tu wystąpić na tej pozycji. Jest to Christian Gentner, 33-letni Niemiec, bardzo stara jest kadra Unionu Berlin, z tego co widzimy. Dobrze, przejdźmy trochę szybciej, bo ja widzę, że już 10 minut odcinka i chciałbym się zamknąć w 15 minutach tego odcinka, takiego zerowego, takiego czeku, żebyście dali mi znać, czy to ma sens, czy nie ma tego sensu. Prawdopodobnie ja i tak nagram z 4-5 odcinków, jeżeli nawet to nie będzie miało sensu i zobaczę, jak to się wtedy przyjmie. Drugim zawodnikiem na tą pozycję defensywnego jest Manuel Schmiedebach. Tak, fantastyczny niemiecki akcent, niemieckiego kompletnie nie znam, też chciałbym się nauczyć swoją drogą. Jest to 30-letni Niemiec, już troszkę młodszy od swojego doświadczonego kolegi z tej samej pozycji, ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądać później w składzie. I jest jeszcze 24-letni Niemiec Robert Andrich. Ja też będę chciał prawdopodobnie nie dość, że sprowadzać młodych zawodników do Unionu Berlin, to będę chciał też, żeby to byli w większości Niemcy, żeby tak tworzyć taki Union Berlin, tak? Zjednoczony Berlin. Unię berlińską. Nie wiem, czy Union to zjednoczony. Powiedzmy, że tak. Powiedzmy, że tak. To był Andrich, tak? Dokładnie, Robert Andrich. Tutaj przejrzeliśmy już właśnie Gentnera, przejrzeliśmy Schmiedebacha, Andricha również, ale mamy jeszcze wypożyczonego Janusa Maliego, Turka z Wolfsburga, 27-latka. Widzę, że jeden chyba tutaj z lepszych zawodników Unionu Berlin. To będzie prawdopodobnie nasz pierwszy wybór do środka pola. Jest jeszcze Felix Kross. Felix Kross również się tutaj wyświetlił. Czy go będziemy brać pod uwagę? 28-letni Niemiec, bardziej taka pewnie zapchaj dziura w tej drużynie, więc też na pewno w pierwszym sezonie się przyda, kiedy tutaj będzie trzeba w tej lidze się po prostu utrzymać. Ja też nie wiem, jak bardzo zmienił się Football Manager 2020, czy będzie się jakoś ciężej grało, czy lepiej, czy po prostu tak jak zawsze było to w Football Managerze, wystarczy defensywna taktyka na tych lepszych rywali, a w zasadzie to na wszystkich, bo tutaj większość rywali jest od nas lepszych i jakoś tam będziemy ciułać te punkty do tego środka tabeli, być może nawet właśnie do kwalifikacji do Ligi Europejskiej. Na lewej stronie mamy wypożyczonego z Magdeburga Niemca Mariusza Bültera. Na pewno będzie to pierwszy wybór na lewe skrzydło. Oczywiście formacja 4-3-3, bardziej tutaj można powiedzieć 4-1-2-2-1 bądź 4-3-2-1. Co chciałem powiedzieć? Zawiesiłem się. Nieważne. Mamy tego Bültera na lewej stronie. Na prawą stronę mamy też Niemca Akakiego Gojie. Też będzie to najprawdopodobniej pierwszy wybór na tą prawą stronę. Jeszcze tutaj zobaczmy sobie zmienników, bo jest na lewej stronie Joshua Mess, 23-latek, który jeszcze tam jakoś może się rozwinąć jako ten, widzę, że gra jako odwrócony skrzydłowy. To też całkiem ciekawa rola. Schodzi do środka na połowie rywala, by stwarzać wolne miejsce. No okej, okay. Ja sobie to tam będę czytał, bo muszę sobie przypomnieć troszkę Football Managera. Na prawą stronę mamy jeszcze Geraldo Beckera, 24-letni Holender, który też jeszcze jakoś tam może się rozwinąć, więc prawdopodobnie to będą nasi zmiennicy na skrzydła. No i na ataku pierwszy wybór, prawdopodobnie Szwed Sebastian Andersson, 27-letni. Jest również Markus Ingvardsen, 23-letni Duńczyk, nękający napastnik. Nie za bardzo lubię grać nękającymi napastnikami. Nie wychodzi mi to po prostu w Football Managerze. Ten jest odgrywającym. Powiem szczerze, też mi nie wychodzi gra odgrywającymi w Football Managerze, więc może być ciekawie. Podejrzewam, że może być tak, że po prostu ci zawodnicy nie będą zbyt
dużo strzelali bramek i bardziej Bilter i Gogia wezmą to na siebie. I jeszcze na szybko sprawdźmy sobie, jak wygląda tutaj, czy mamy w ogóle, nie wiem gdzie to jest teraz, nie wiem gdzie to jest teraz pokazane, chodzi mi o juniorów oczywiście, bo zawsze tu był ten zespół juniorski. A tu tego nie widzę i ja sobie to znajdę pewnie poza odcinkiem i być może od tego zaczniemy po prostu sobie kolejny odcinek. Tak szukam sobie, gdzie to może być. Centrum szkolenia, przecież Jezu, nie przeczytałem. Wprowadzenie do centrum szkolenia, ja sobie to na pewno ogarnę, bo tu się to zmieniło podobno całkiem mocno. Wypożyczenia juniorów. No to ja chcę to, zaplanuj trening ogólny współpracownicy, trening indywidualny również współpracownicy i zobaczmy sobie, jak wygląda U19, czy są tu jacyś zawodnicy z wysokim potencjałem. Jest Fisnik Aslani, 16-letni Niemiec, którego pewnie jak najszybciej będę chciał wcielić do pierwszego zespołu, szczególnie, że jest to napastnik, który gra dobrze w funkcji, w roli lisa pola karnego. A to już jest rola, która zdecydowanie bardziej mi odpowiada, jeśli chodzi o napastnika. Mamy też drugiego, bardzo młodego napastnika, Lorenz Dell, 17-letni Niemiec, więc ja na pewno tych zawodników będę mocno tu wykorzystywał. W pierwszym zespole oczywiście, bez podtekstów, hehe. I z tego co widzę, to z dwóch takich najlepszych zawodników jeszcze można podciągnąć pod to tych czterech, czyli Georgiusa Lambrusisa, Leo Permana, Stefana Rankicia i Asnara Ansar Aksakal. Rodowity Niemiec z pewnością. Tak się ten. Z ciekawości chciałem sprawdzić, czy jakieś tureckie korzenie. Widzę, że nie. Dobrze, to będzie na tyle, jeśli chodzi o w dzisiejszym odcinku. Jest to odcinek zerowy. Jest to odcinek, który ma po prostu też sprawdzić, czy jesteście zainteresowani tym Football Managerem jednak, bo ja bym chętnie sobie coś tam ponagrywał. Jak widzicie, mam dużo, że tak powiem, determinacji, ochoty i całkiem fajnie nawet mi się gada, powiem szczerze. Myślałem, że troszkę gorzej to wyjdzie, więc dziękuję Wam bardzo za ten odcinek i zostawiajcie komentarze z jakimiś radami, jak w tego Football Managera 2020 grać. Nie podsyłajcie mi za bardzo transferów, jakie tam, bo ja chcę to sam wszystko podkrywać tutaj w FM-ie 2020, znaleźć jakieś fajne młode talenty, bo to jest też duży fan po prostu z gry. Dziękuję Wam bardzo, widzimy się, a w zasadzie słyszymy się, bo jak widzicie nagrywam bez kamerki póki co. Jeżeli ta kamerka będzie, że tak powiem, potrzebna, to prawdopodobnie uda się jakoś ją dodać, chociaż ja mam tutaj nieciekawe tło, za mną jest stół, więc to może nie wyglądać zbyt fajnie na nagraniu. Green screena nie mam, więc nie za bardzo też to się tak uda. Dziękuję Wam, widzimy się, a tak jak mówiłem, zresztą słyszymy się w następnym materiale, który pojawi się prawdopodobnie za 2-3 dni, a być może już jutro, kto wie. Dziękuję, cześć.